Cześć wszystkim, z tej strony Drakej, wracamy do South Park Kijek Prawdy. Nie mam pojęcia, co chciałem powiedzieć przez chwilę. Ja przez 10 minut czekania, aż mi się dźwięk... zgra... zapomniałem, co tam się steruje. Myślałem, że mogę mu wstrzelić w okno. Ups! Stary, podpaliłem ci przypadkowo dom. Czy to duży problem? No nic, nieważne. Szukamy trzech wojowników Koopa Keep. Aktualnie muszę użyć... transportu Timiego. Skąd będzie kuźwa najbliżej? Chyba stąd. Obstawiam, że mogę przemieszczać się tylko drogami. Tak więc tak, token mieszka tutaj, w tym wypasionym domu. Na śmierć już zapomniałem. Aha, tu mamy w ogóle... dobra, okej, mamy teoretycznie blisko do sidequesta. Ziomeczek ze Star Treka wysłał nas do kościoła, bo tam zgubił swoje coś tam. O, widzę, że mroczne elfy już nas czekają. Czekajcie, czy my jesteśmy w ogóle w pełni uleczeni? Tak, tak, na szczęście po walce nas leczy. To jest... ułatwiające. Ja zignoruję elfy czekające na mnie. Ok, rozwalać samochód, panie władzo. Red balls. Dobrze, nie blue, prawda? No, w tą stronę do kościoła, tak. O, jest tutaj też stacja transportowa. Nice. Lubię sobie pierdolnąć mieczem czasami kogoś od czasu do czasu. To jest spoko. Totalnie zjebałem to zdanie. Jestem tego świadomy. Ej, kobieto, chcesz być... Jestem prawie pewny, że nie w tym serialu. Dobra. Kościół. Szukamy... jakiejś zagubionej zabawki ze Star Treka. Tricodera czy coś takiego. To w ogóle przejebane, że wiecie, mam tutaj... Święty Piotr, no tak, bo papieże to króliki, tak, pamiętam. I understand that reference. To w ogóle przecież przejebane, wiecie, mieć kościół i jednocześnie w tym mieście mieszka Jezus. Pojebana akcja. Chłopięca smycz. Nie tykam tego palcem! O mój Boże, co? Ojciec Butterson napisał? Nie no, Butter jest spoko, leczy w walce, dlatego go trzymam głównie. O! Spodziewałem się, że coś się stanie z jakiegoś powodu. Klimatycznie. No nic, nieważne. A może w drugą stronę? No nic. Doesn't matter. Gdzie ten dzieciak upuścił cały... Okej, elfy, skąd się wzięłyście? Przeszukaj okolice kościoła i znajdź iPada Kevina. Czy to jest dalej okolica kościoła? Kości kurczaka, wybornie. To nie wygląda na okolice kościoła. Bardziej na okolice jeziora. Nie mam tej interakcji. Przez to wiecie, jaką ta gra ma grafikę, mam trochę problem z wyczuciem, jak głęboko w ekran mogę wejść. Czy muszę po prostu najebać tym elfom? Cześć, Darmozjadzie. Dobra, oby ta walka poszła lepiej niż poprzednia, prawda? Dobra, więc tak, mamy... łucznika. On będzie problemem, bo...
łucznicy sprawią, że krwawie, tak więc no, idziemy go zadźgać w pizdu. Dobra. Butter's time. Nie podoba mi się twoja pasywna agresja, chłopcze. O mój Boże, trafiłem w końcu jego ruch. Założył opancerzenie, spoko. O! Tylko jeden cios. Dobra, buffik. Pozycja riposty, to mnie nie interesuje. Myślałem, że się wykrwawi ten łucznik. Zobaczmy jak... Aha. Nie mam mocy, by użyć... By użyć napaści. A ja dźgnę tego frajera. Dobra. O mój Boże, Butters nie umie leczyć się sam. Nie, nie, ja ten... Opierdzielam batonika. Sorry. U! A, czyli dostanę nie ta dwójka. No dobra, okej, stąd dla mnie. O Jezu, i elfi wartownik jeszcze żyje. Okej, on ma w dalszym ciągu... On ma w dalszym ciągu swoją ripostę. Postrzelę skurwysyna z łuku. Butters niech zakończy tą walkę. Jakoś. Albo nie. Butters nie ma mocy, by... To okej, okay, rzucę z niego gównem. Ej, rozproszyłem go. Nie, jednak nie. Myślałem, że go rozproszyłem, czy coś takiego i opadła mu moc. Czy ja mogę pominąć turę? O mój Boże, nie mogę pominać tur? Chujnia, to... To cała moja strategia była na tym polega. Teraz Butters umrze w takim razie. No dobra, Butters, lecisz na śmierć. Gościu ma jeden życia, ale musisz zginąć, bo system nie pozwala mi przeczekać tury po prostu. O mój Boże, Butters też ma jeden życia. Figurka Philipsa. W sensie Philipsa. Czemu powiem Philipsa? Rękawica do baseballa i... Can you keep a secret? Neither can I. O, mam iPada. Nice. Dobra. I teraz faktycznie użyjemy sobie... Użyjemy sobie szybkie podróży. Liczyłem na jakąś zabawną animację, ale niestety przeliczyłem się. To był chyba ten dom, prawda? I ziomeczek jest na górze. Stłuczę swoją wazę ponownie, bo cię nienawidzę. Well done. The galaxy is in your debt. Let it be known that I have been and will always be your friend on Facebook. Live long and prosper. Live long and prosper. All right. Mam znajomego. Yay. I czy ja dosłownie mam... Czemu wszystko jest na wyższe poziomy niż ja? Dobra. I teraz możemy iść tyknąć fabułę. Ja pewnego dnia przypomnę sobie, w sensie zapamiętam, że biega się kółkiem, a nie L2. I możemy ruszać po trzech wojowników w Koopa Keep w końcu. Którzy oczywiście
Pamiętam, gdzie są. Totalnie. No dobra, idziemy tu. Timmy! Jakby... ja wiem, że ta gra oczywiście jest skierowana do fanów South Parku i tylko i wyłącznie do nich. O Jezu! That's Butt Brady. Wait. I'll be watching you, new kid, on Facebook. I hope you post a lot of cat pictures. Świetnie. Have you seen my hat? Report any suspicious activity to the police. That's what I do. Oh. Więc jeśli ktoś z South Parku nie zna, do czego zmierzałem, to ta gra musi być, kurwa, taka dziwna i niezrozumiała. O mój Boże. I don't know, I think you have a nice nose. I'd worry more about your hair if I was you. To David Hasselhoff. Oj, pracuje tutaj mama Stana najwidoczniej. Oh, hello. Are you interested in some rhinoplasty? Here's a brochure with all of Dr. Tom's rates. A, mogę tutaj zmienić mój wygląd po prostu. Ja przez chwilę zapomniałem oczywiście nazwiska, aby gościa, którego widzimy tutaj. Widzę na górze obiekt kosmiczny. I na przykład nie jestem już takim savvy fanem South Parku, żeby rozpoznać te wszystkie lokacje. Zakładam, że one wszystkie pojawiły się skądś. Welcome to the Bank of South Park. Would you like to invest money with us today? Wise move, young man, and a bold first step towards your financial future. We'll just take that money and employ significant leverage using computer-assisted high-frequency trading and index fund rebalancing to buy ahead of certain stock movements, and it's gone! And it's gone, oczywiście. Sorry, kid, come back when you have some money to invest. Właśnie przejebałem $20. Jebana bankowość. Ale wiecie, za and it's gone, no, warto było. No co mają robić emo dzieci? Cięcie się nie jest już modne. Idę w złą stronę w ogóle, prawda? Idę w złą stronę, jak nic, kurwa, idę w złą stronę. A nie, jest... Okej, jest spoko, dobra, idziemy do Twika, dobra, okej, tak. It's cool. Nie, o mój... To, ten, klinika aborcyjna, pamiętam ją. Jakby South Park jak na takie małe miasteczko ma, kurwa, wszystko. Hi. Did you accidentally get someone pregnant? A, wiesz. You never know. Lubię rozwalać rzeczy. W ogóle jakby... Oh shit! Okej, jak raz szedłem szybciej niż się spodziewałem. O nie, gość ma hoł! Riposta. No dobra. Zasrana riposta. No, dźgniemy. Dobra, jestem ciekawy, jak działa to. Uwielbiam to, że póki co obydwie animacje ataków złodzieja sprawią, że wychodzi z ekranu, wraca z drugiej strony i zasadza komuś plombę po prostu. Kocham to. Dobra. Czy Butters swoim młotem sprawiedliwości... gość się znudził w ogóle. Może pominąć ripostę tego elfa. Kręć w lewo i naciśnij... Nie rozumiem. Nie rozumiem, po prostu nie rozumiem. Dobra. Postrzegłem leżącego gościa z łuku, czemu pytacie?
Jego broń dalej błyszczy, więc zakładam, że ziomeczek ma w dalszym ciągu swoją ripostę, a Butters nie ma nic, kurwa, do zrobienia w temacie. Ewentualnie może on nie ma ripostę, tylko atak w górę? Zobaczmy, chuj, to tylko Butters. Jak zginie, to zginie. Nie, it's cool. No, dźgniemy skurwysyna. E? Mam wrażenie, że gra... Albo ja totalnie nie mam jakby wyczucia, ewentualnie gra bardzo słabo szczytuje te... wiecie, te inputy w Photo Dojo. Jest coś nie tak, mam wrażenie. Assassin's on Fire 2, klasyk. I mamy też Twig Bros Coffee. A w ogóle tak, co miałem mówić wcześniej, jest chyba jakiś taki meta komentarz, bo wiecie, wszyscy siedzą na telefonach przez cały czas. W 3D. Czy mogę iść do kina? Zaskakująco mogę? Nie, ludzie mnie blokują, a to są krzesła do rozwalenia. No nic, nieważne. Cały świat, co w parku uwielbia Terence'a i Filipa, co? To jest bullshit, wszystkie dzieciaki w tym świecie oglądałem Terence'a i Filipa. Don't worry, I'm not here to hurt you. It's me, Al Gore. You know, Al Gore, I'm super important. All right. Tak. Look, I've detected some very strange activity in this area. I believe we are dealing with Man Bear Pig. Yes, the Man Bear Pig. I know you're scared, but I need help. Take the To jest Man Bear Pig. To jest postać z tak wczesnych odcinków, który ja znowu jeszcze nie oglądałem. W sensie, który jakby... zacząłem South Park od jakby, nie wiem, trzeciego sezonu, czy od drugiego. Więc, you know, nie oglądałem pierwszego, czy tam pierwszego i drugiego, więc... no. Nie znam nawiązania. Wiem, że to postać z South Parku i tyle. But don't give it out to anybody. I'm super serial. Hurry! We must know if Manbear Pig is here or not. Dog. Come back when all the sensors are in place. Excelsior! Excelsior, spoko. Co jest nie tak z tym gościem? Dobra, mam nowy dodatek. Zakładam, że jak wezmę cały żołądek, to dostanę ukrytego skilla. Dobra, powiększamy statę póki co. Dobra, dostałem w ogóle zadanie od tego gościa. Mam rozmieścić czujniki na Manbear Piga. I teraz mamy tak. Farma. O, tutaj zginęli rodzice Scotta Tidermana, o ja się nie mylę. Kanada. Poznajemy po liściu, oczywiście. Gdzie ten gościu mnie kurwa... Aha, na jeziorze jeszcze. Byłem przy jeziorze, mogę się tam w sumie tepnąć. I... Dom Ken... O mój Boże, dom Kennego to Rudera na końcu miasta, zapomniałem o tym. Dobra. To póki co zgarniemy sobie Twika. Czy mogę? Widzę tutaj chip Pokemona i nie mogę go dorwać. Czemu
czasami jest loading, jak gdzieś wchodzę, a czasami nie. Welcome to Tweet Coffee. Coffee made with ingredients supplied by local organic suppliers. It's local coffee, brewed locally. Tweak? Tweak! Have you picked up the fresh local ingredients? Not yet, Dad. I'm still trying to do all my chores. Well, hurry up, son. The family business is relying on you. Ah, Tweak. Hello there. If you're looking for Tweak, he's in the back room, unattended. Unattended. Like a pristine meadow known only to the wild horses that graze there. Would you like to try some coffee? Nie wiem, czy kiedykolwiek w serialu widziałem rodziców Tweaka. I always see these strange emo children smoking next to the school. You should try some coffee. It gives you that edge you need to stay focused at school. Rozrywam wam szafkę, czy to problem? Mam nadzieję, że nie. O mój Boże! Jakby kawiarnia Tweaków to wygląda jak coś, gdzie produkowaliby metę. No dobra, Tweak. Could you go get the 4 o'clock delivery for me? If you do, I can finish here and then I'll still have time to play. Please, would you? It's at Kenny's house, like always. You give them this, they'll give you the delivery. More coffee. Need more coffee. I can't play until all the work is done. If you get the delivery for me, I can finish here. Okay, czyli i tak wysyłam nas w świat. Liczyłem, że Twig just dołączy do ekipy. Ale dobra, przy okazji pójdziemy sobie na tą całą farmę. Postawić lokalizator. Tego miejsca nie znam. To jakiś menel. Czemu gościu sprzedaje tego typu rzeczy? Ej, bo czy ja dobrze widzę, czy te rzeczy de facto nie mają statystyk? Mają tylko i wyłącznie pasywki. A, w sensie jak wygląda. To są chyba dodatki po prostu. Chuj, kupię obydwa, jasne. No nie nazywam się strapony, śmiesznie być nie może. O, emo peruka. W ogóle tak samo chyba nie mogę w ogóle zmieniać ekwipunku. Nie mogę zmieniać ekwipunku moim towarzyszom, tak mi się właśnie wydaje. W sensie nie widzę nigdzie tutaj Battersa wpisanego. Nice. Więcej damaża. Czerwone rękawiczki mordu. Dobra. Teraz jestem gotowy na sport. Nie wiem, co robię. Chciałem pójść na farmę. Jakim cudem trafiłem tutaj? Gdzie jest tutaj w ogóle? Czy ja mogę to po prostu minąć? Mogę, dobra. Obstawiam, że z czasem będę w stanie pominąć te szczury. Krówki! Cześć, króweczki. A, nie można pchać krów, zrozumiałe. No dobra, gdzie mam teraz postawić ten cały... tą całą rózgę. Nie wiem, co się dzieje. Na górze? Tak, na górze. Also dostałem w ogóle wiadomość. A, tak, oficer Barbredi
nie umie pisać i czytać. Był o tym cały odcinek, o ile się nie mylę. Olson nie jest ogólnie zbyt inteligentny. Dobra. I mieliśmy postawić kolejny przy jeziorze. Co się dobrze składa, bo możemy się tam prawie że tepnąć. O, elfy wróciły. Chuj z nimi. A gdzie nie zostałeś pobity, Butters? Okej, gotowe. Nie, chciałem drewno. Co jest tutaj? A, szkoła! Wybornie. Nie mam pojęcia, czemu te loadingi mnie tak kurwa wybijają. O, są igoci. Czy też emo. We don't hang with conformists. Go get the stuff to look like we do. O mój Boże, czy ja faktycznie muszę się przebrać, by... Czy ja faktycznie muszę się przebrać jak oni, żeby ze mną porozmawiali? Ciekawe, czy mogę wejść do środka. Zamknięte. Widzę elfy po lewej. Ale... Nie wiem, czy powinien z nimi walczyć, czy nie. Walki, które trwają... walki, które trwają... Wiecie, ale potrzebujemy w sumie expa, prawda? Atak aktywny. Pozycja riposty, dobra. Teraz gość ma fa... Wow, stary, chill the fuck out. A, tak. Pierdolnąłeś z niego kamieniem, prawda? Świetnie. Dobra, okej, okay, to ja... Napadnę w pizdu tego gościa. Jeszcze podjebię ci resoraka. I teraz mój kumpel Butters pierdolnie ci młotkiem. Okej. Proszę, nie lecz go. Czemu go kurwa uleczyłeś? Łachmyta zasrany, kurwa. Dobra, he's fucking dead. Okej, panie druidzie. Jak druidzi radzą sobie w walce wręcz, co? Słabo. Święte obrażenia. Chciałbyś, co? Dobra. O, masz kolejnego resoraka, wybornie. Dobra. Dom Kenny'ego. Dom Kenny'ego i o mój Boże, gdzie miałem postawić trzeci mix? Gdzie miałem postawić trzeci mix? Transformator. To mi nic kurwa nie mówi. Nie wiem, czy jestem ślepy, czy po prostu tego tutaj nie ma wypisanego. Ewentualnie może, wiecie, dwa wskaźniki nałożyły się na siebie, to też jest opcja. Potem w komentarzach mi napiszecie, że mi dałem ten wskaźnik, żeby trzy razy. O, w ogóle mam wypisane skarby, dobrze wiedzieć. Dobra, no nic, to ten, tepamy się jak najbliżej do Mukaniego. To jest po prostu... Dom Cartmana. Mam wrażenie, że ta szybka podróż jest kind of niezbędna, jeśli chodzi o tą grę. Bo... No tak, wszystko będzie się działo, wiecie, w South Parku, tak, więc... Oh yeah, that's the gameplay.
Dobra, co tutaj masz, panie? Ej, w ogóle muszę założyć mój strapon jeszcze. Tutaj, wiecie, mam wypisane przynajmniej faktyczne obrażenia. Tutaj niekoniecznie, więc zakładam, że chodzi tylko i wyłącznie o... o pasywki de facto. Ej, nie, poważnie, gdzie się kurwa zakłada strapony? Modyfikuj? A, dobra. Z mocniego tego chcę użyć. Przez... Aha, to jest na czwarty poziom, okej. Okay. To menu nie przestaje mnie przerastać. Bo jestem prawie pewny, że kupiłem... O, death stuff, właśnie. Idealny atak za dodatkowe 5 punktów obrażeń od obrzydzenia. Idealny atak wywołuje pierwszy stopień krwawienia. Krwawienie wydaje się potężne w tej grze. Widzę, że możemy to zakładać i zdejmować bez żadnych ograniczeń, tak więc no problemo. Możemy porozdawać. Chodźmy do Kenego, więc. Którego tam... Stary? Are you sure about that? Bardzo mnie cieszy, że... O, to dom Stana. Witaj, Randy. Hey guys, grab a beer and join me for Sports Center. Stan's out playing that game too. Jakby... Randy jest taką postacią. Wyłączę. A nie mogę włączyć telewizora. Randy jest taką kuźwa postacią, jakby z... Mam wrażenie, że w początkowych sezonach gościu był totalnym tłem. Egzystował i nic poza tym. A jakby w odcinkach, które działy się później, zrobili z niego taki jakby chodzący niuans po prostu, taki wiecie, jakby Randy odpierdala ten cały szajs i w ogóle jakby zawsze jest w centrum problemów. Przeważnie jakby powoduje większość tych problemów w ogóle. Okej. Okay. Prawo, góra, prawo, dół, prawo. To pewnie będzie miało znaczenie później. Błotna broda Stana. Zdjęcie Wendy, he? Smyrz Sparkiego. Ach, Seaman. No tak. Mój ulubiony superbohater. A. O mój Boże, to Tom Cruise. On dalej tutaj mieszka. To był Tom Cruise, prawda? Tak, z jakiegoś powodu Tom Cruise mieszka w szafie Stana. O, to... O nie, o nie, I made a terrible fucking mistake. Zapomniałem, że Stan ma siostrę. Tak, wiem, był o tym odcinek. Był o tym odcinek. Dobra, ciekawe, jakie dziwności znajdziemy tutaj. Upoważnienie do posiadania marihuany, to pewnie Randy'ego. Miecz tysiąca prawd, daj, ma go przy sobie. O, to był świetny odcinek. O, ciężarek Shake Wave. To też był odcinek, pamiętam. Pamiętam, jak dodali ten, jakby płyn schładzający po treningu, który wytryskiwał z góry. Buttersowi popsuła się linijka. Widzisz, pomogłem ci, stary. Nie wiedziałem, że Stan i Kyle są... są sąsiadami. To jest ojciec Kyla. O mój Boże, jakby nawiązań jest tyle. Te postacie mówią w większości nawiązaniami do serialu. My Frost Giant is incapable. You have slain the mighty Frost Giant. I stand in awe of you, hero.
I continue to admire your awesomeness. Dzięki, przynajmniej ktoś. To wygląda niebezpiecznie. A, i dom Kennego. I nawet mamy quick travel. I tak, myślę, że tutaj sobie okej. O, zakończymy. Na szczęście tak, jestem bardzo wdzięczny za to, że mogę robić save'a w każdym momencie w grze. To definitywnie ułatwi mi nagrywanie. Zawsze to doceniam. I tak, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Trzymajcie się plutko, miłego dzionka i do usłyszenia w kolejnych odcinkach South Park Kijek Prawdy u mnie na kanale. Pa, pa!